dobry, Natalia Kuźma, TV Reklama. Znajdujemy się właśnie na konferencji prasowej Fame MMA 11. Jest ze mną Mixer, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Powiedz mi, jak się czujesz, może się stresujesz, czy już po, nie, po twoim debiucie? Ja już po ogólnie, więc bardzo pozytywnie. Ja tam jestem wychillowany ogólnie, raczej się nastawiam tak, że na spokojnie do tej walki i myślę, że będzie dobrze. Nie ma co się podpalać bezsensownie. Nie miałeś zamiaru robić żadnych dymów ani nic? To znaczy, coś tam wymieniliśmy parę zdań z moim przeciwnikiem, ale tak raczej jak zdążyliśmy przyzwyczaić widzów, czyli leciutkie dymy, leciutka stypa, tak żeby równowaga była. No właśnie oglądałam wasz cage i pierwszą konferencję, no i jesteś bardzo spokojny i bardzo opanowany, za co wow w ogóle, bo tutaj są jednak te emocje, a ty jakby zachowujesz zimną krew. Wydaje mi się, że chłodna głowa akurat w takim sporcie jak MMA to jest coś, co się przydaje bardzo. I nie wiem, ja myślę, że ogólnie będzie git na walce, no bo to jest coś takiego, że ludzie spekulują, że co tam, jak moja psycha generalnie na walkę i tak dalej, a ja nastawiam się na to mega zajebiście. W oktagonie czuję się lepiej niż na takich konferencjach czy podczas wywiadów, wiesz, no. A czy czujesz już ducha walki? To na pewno, tak? Czuję ducha walki od początku. Jakby ci teraz kazali wyjść już i walczyć. Tak, ja już mówię to właśnie od dawna, że ten ostatni miesiąc to jest taki, że za każdym razem jak widzę popo, to najchętniej już bym z nim wszedł do tego oktagonu. A was łączy jakiś taki porządny konflikt, czy...? To znaczy, czy taki duży konflikt to jest? No myślę, że nie przepadamy za sobą, to jest dobre słowo. Rozumiem. Czyli po prostu nie ma większej takiej dramy spiny. Chociaż on dolewa trochę oliwy do... Trochę dolewa, no ale cóż, no nie ma jakiejś większej dramy. Mam nadzieję, że to wszystko się zakończy na moją korzyść w oktagonie 2 października. A powiedz mi, jak ci idą treningi? Bardzo dobrze, fajnie. Myślę, że jak na tak krótki staż nauczyłem się serio dużo. Czujesz się już przygotowany? Tak. Jakbym teraz miał wyskakiwać, no to myślę, że już byłbym na to gotowy. Zdejmujesz koszulkę i lecisz. Tak, na gołe klaty, spoko, jasne. A powiedz mi, stójka czy parter? Oba. To tak, jest jedyna dobra odpowiedź, która może być podczas takich... W sensie, no jeżeli nie ćwiczymy parteru, no to jest średnio, jeżeli nie ćwiczymy stójki, to też jest średnio. Najlepiej to wypośrodkować, wiesz, i po prostu do obu przykładać się tak samo mocno. Kurczę, to ja widzę, że ty jesteś przygotowany jak nikt inny, no kurczę. No. Każdy jeszcze taki tutaj trochę stres, jakieś emocje, a ty już... Ale to fajnie, że czujesz się taki pewny, to jest wielki plus. A powiedz mi, ile masz treningów w tygodniu? To znaczy, zaczynałem od 5 tygodniowo, ale potem dokładałem tak, że miałem czasami 2 dziennie, czasami zależnie od tego, jak po prostu się czułem, ale zazwyczaj to było właśnie co najmniej raz dziennie, a czasami drugi trening też dochodził. Powiedz mi, bo teraz został już w sumie tydzień do walki. Czy ten tydzień zamieniasz tak spokojnie, wychillować się, przygotować się psychicznie, czy raczej ciśniesz dalej te treningi? To znaczy, powiem ci, że to, że sobie narzuciłem właśnie taki rygor treningowy, że naprawdę dużo trenowałem, dało mi coś takiego, że szybko mega się regeneruje. Teraz no mam 2 treningi, wiesz, dziennie i na następny dzień ja nie ma czegoś takiego, że nie chcę mi się wstawać z łóżka czy coś na kolejny trening iść, tylko jeszcze bardziej jestem naładowany, żeby jeszcze fajnie jakby te nowe rzeczy jeszcze poprzyswajać jak najbardziej. No i nie wiem, u mnie nie ma w ogóle jakiegoś negatywnego podejścia do tego. A, bo popo jest trochę wagowo, trochę cięższy, prawda? Tak. Czy nie boisz się, że to jakby przeważy? Wydaje mi się, że to może przeważyć na moją korzyść, no bo i będę szybszy i wydaje mi się, że kondycyjnie też będzie lepiej u mnie, bo kondycja naprawdę, zdziwiłem się, ale naprawdę w 2 miesiące można zrobić naprawdę spoko tlen i wydaje mi się, że na tą walkę, no to nawet jakbym miał 5 rund, no to mógłbym wyskoczyć i te 5 rund zawalczyć. A powiedz mi, czy masz jakiś game plan? No jakiś tam mam, wiadomo, że nie będę zdradzał, ale... No myślę, że nie jest to coś, czego Popo mógłby się spodziewać. Tak jak myślę, że on będzie po prostu przychodził w obalanie i będzie próbował mnie przeleżeć, jak już mu siły zabraknie, tak ja mam coś, czego naprawdę Popo się może nie spodziewać. Bo to tak naprawdę jest twój debiut, ty pierwszy raz wchodzisz do oktagonu, prawda? Nie boisz się właśnie, że ten game plan może jakoś tak ulec zmianom, bo po prostu i wpłyną na ciebie emocje i może jakiś stres, czego ci nie życzę? To znaczy, wiesz, to nie jest też jakiś... Coś takiego, że ja mam nastawienie, że damy tutaj ultrasportową walkę, tylko jakby chcemy tutaj pokazać, myślę, że chcemy obaj, ja na pewno chcę pokazać charakter i jak najlepiej się pokazać, nie nastawiam się na to, że będzie to jakieś mega sportowe, ale no czekaj, jakie było pytanie, bo totalnie mi wypadło. Czy nie boisz się, że ten game plan może ulec zmianom? Nie, właśnie nie. Myślę, że właśnie tak, że i tak nie patrzą na nas jak na sportowców, więc będę się trzymał mojego planu. No a jak się zmieni, no to postaram się jakoś to dostosować. Też trenowałem jakby z moim trenerem na tyle, że wiem w jakich sytuacjach... Jak podejść przeciwnika. Wiem w jakich sytuacjach co by było fajne do zrobienia.
Dobrze, jeszcze takie teraz, odbiegając już od MMA, powiedz mi, co znaczy ten tatuaż tutaj na policzku maszałem, czy to jest M jak mikser, czy... Tak, no to jest to, że ja mam i Mikołaj Magdziarz, i mikser, jakby te trzy M-ki stwierdziłem, no wszystko, wszędzie jest M tak naprawdę, więc zwolniłem sobie M-kę na twarzy i tyle w sumie. A dlaczego mikser? Kurde, nie, to totalnie tak. Musiałabyś zapytać 12-letniego Mikołaja, który sobie zakładał konto na PlayStation Plus. I stąd to się wzięło i trzyma się do dzisiaj. Do dzisiaj zostało, no. Dobrze, powiedz mi, bo muszę się o to zapytać, jaki masz kontakt jakby z ekipą Freeza? Czy... Zajebisty. Masz jest z nimi... okej, okay. Jest zajebisty, no, jest spoko. A tak z biegiem czasu nie masz jakby żalu, że odszedłeś? Nie, nie, jakby no wydaje mi się, że każdy ma jakąś tam swoją drogę do przejścia. To, że moja była troszkę inna niż jakby reszty ekipowiczów, no to wydaje mi się, że i tak sporo fajnych rzeczy się nauczyłem, będąc sobie samemu od czasu odejścia, więc jakby... Ja myślę, że to same pozytywy mi przyniosło. Wyszło ci to na dobre, tak? No. A czy masz jakiś kontakt może z Murciks? Tak średnio, znaczy pisaliśmy coś tam ostatnio, ona nawet w moim odcinku wystąpiła przez chwilę, bo tam coś robiliśmy, telefony do youtuberów właśnie i zadzwoniliśmy do niej, ale tak, żeby jakiś kontakt utrzymywać, no to nie, jakieś takie jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli ona ma jakąś sprawę albo ja mam jakąś sprawę, no to po prostu, ale tak, żeby jakoś, wiesz, ziomkować się, no to chyba nie. Rozumiem. No, no cóż, ważne, że jest takie naturalne podłoże. Dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo za wywiad, bardzo mi miło było cię poznać. Fajnie było cię też zobaczyć na żywo. Także no, dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.